Teraz, kiedy wiemy już co nieco na temat regulacji ekspresji genów u prokariota i zapoznaliśmy się z pojęciem operonu, możemy przyjrzeć się przykładom faktycznie występującym w świecie organizmów żywych. Pierwszym z nich będzie operon tryptofanowy. Tryptofan jest aminokwasem. Pamiętasz może z poprzednich filmów, że aminokwasy to jest podstawowy budulec, z jakiego składają się białka. Akurat tryptofan dla człowieka jest tak zwanym aminokwasem niezbędnym. To znaczy, że nasz organizm nie jest w stanie sam go wytworzyć. Musimy go przyjąć z pożywieniem. Ale rośliny i bakterie, o których dzisiaj będzie mowa, potrafią syntezować tryptofan w swoich komórkach. I jednym z organizmów, które potrafią tryptofan wytwarzać w swoich komórkach, jest bakteria o nazwie Escherichia coli, po polsku bakteria pałeczki okrężnicy. Mówiliśmy o Escherichia coli już wielokrotnie. Tutaj wkleiłam ci zdjęcia z mikroskopu elektronowego Escherichia coli. Ona faktycznie wygląda jak takie malutkie pałeczki. Tutaj widzisz całą jej kolonię występującą w jelicie człowieka. Escherichia coli jest gatunkiem, z którym żyjemy za pan brat. W przeważającej większości szczepy Escherichia coli. Są dla człowieka nieszkodliwe, a wręcz przeciwnie, są one nam niezbędne do tego, żebyśmy byli w stanie trawić prawidłowo niektóre pokarmy. Escherichia coli, innymi słowy, żyje w naszych jelitach, pomaga nam prawidłowo się odżywiać i również chroni nas przed tym, żeby inne szczepy bakterii, które mogłyby być dla nas szkodliwe, zasiedlały nasz przewód pokarmowy. Istnieją także szczepy Escherichia coli, które są szkodliwe. Bardzo znanym przykładem są tutaj infekcje pęcherza moczowego, które bardzo często wywoływane są właśnie przez szkodliwe szczepy Escherichia coli, ale tę bakterię powinniśmy przede wszystkim kojarzyć z tym, że wykonuje dobrą robotę dla człowieka, żyjąc w naszych jelitach. Escherichia coli, nasz przyjaciel pokarmowy, potrafi również wytwarzać tryptofan, ale jest organizmem bardzo sprytnym pod tym względem, że jeżeli występuje tryptofan w środowisku, to ona nie będzie go produkować bez sensu, ponieważ po co tracić energię, jeżeli po prostu można coś pozyskać ze środowiska, to jest dużo tańszy energetyczny koszt niż stworzyć to samemu zupełnie od początku i zaprzęgać do tego maszynerię komórkową. No i za regulację tego, kiedy enzymy niezbędne do wytwarzania tryptofanów bakterii będą produkowane, a kiedy nie, odpowiada właśnie Operon tryptofanowy. Tutaj po prawej stronie wkleiłam Ci symboliczny rysunek bakterii, a właściwie jednej z jej komórek, takiej jednej pałeczki. Widzisz po lewej stronie chromosom. To jest rysunek, który ma Ci przypomnieć, że w przypadku bakterii mamy jeden chromosom. Ma on charakter kolisty, i że oprócz tego DNA, które znajdują się w genomie bakterii, tutaj w chromosomie, mamy również do czynienia z plazmidami, czyli takimi malutkimi fragmentami DNA kolistymi najczęściej, które dzielą się w sposób od chromosomu, dzielą i mnożą w sposób od chromosomu zupełnie niezależny. To tak gwoli przypomnienia. Wracając natomiast do operonu tryptofanowego, przyszedł czas, żebyśmy przyjrzeli się jego strukturze. Wszystkie elementy, które tutaj widzisz, są ci już dobrze znane z filmu dotyczącego tego, jak wygląda i z czego składa się i jak funkcjonuje operon, ale króciutko sobie przypomnijmy, co tutaj widać. Tutaj mamy fragment nici DNA, który jest naszym operonem. W obrębie tego DNA mamy promotor czyli ten fragment DNA, do którego będzie wiązać się polimeraza RNA, tutaj będzie rozpoczynała się transkrypcja. Mamy operator, czyli ten fragment, który znajduje się przed genami, które faktycznie będą ulegały ekspresji w naszym operonie i do którego będzie przywiązywać się w przypadku operonu tryptofanowego represor. Jeżeli wszystko zachodzi zgodnie z planem, to znaczy wtedy, kiedy tryptofan jest potrzebny, ponieważ nie ma go w środowisku, te geny, które tutaj się znajdują, tryb E, tryb D, C, B i A, to są w przeważającej mierze geny odpowiedzialne za wytwarzanie enzymu syntezującego tryptofan, syntazy tryptofanowej. Jeżeli one są normalnie wytwarzane, ponieważ nie dochodzi do represji naszego operonu, mamy do czynienia z transkrypcją czyli z wytwarzaniem nici mRNA na matrycy DNA bakteryjnego, potem z tego mRNA wytwarzana jest białka właściwie podjednostki enzymu syntazy tryptofanowej. No dobrze, wiemy już jak wygląda operon tryptofanowy, z jakich elementów się składa. Przyjrzyjmy się teraz specyficznym sytuacjom dwóm, w których albo jest mało tryptofanów w środowisku Escherichia coli, albo jest go dużo. W zależności od tego, czy jest go mało, czy jest go dużo, to już wiesz, że bakteria będzie miała interes w tym, żeby produkować tryptofan tylko wtedy, kiedy go brakuje, dlatego, że kiedy on w środowisku jest, to dużo energetycznie korzystniej jest dla niej po prostu ze środowiska go pobrać. Sytuacja numer jeden. Widzimy ją tutaj. Dużo tryptofanu, czyli syntaza tryptofanowa nie jest potrzebna. Co się wtedy dzieje? Przyjrzyjmy się, jak funkcjonuje wtedy operon. Po pierwsze, przypomnę Ci jeszcze raz, że mamy tutaj region promotorowy. Tutaj znajduje się operator, i do tego operatora przywiązuje się, przyczepia represor. Represor potrzebuje natomiast korepresora, i tym korepresorem w przypadku operonu tryptofanowego jest właśnie tryptofan. Czyli wtedy, kiedy mamy go w komórce, dlatego że mamy go w środowisku, w którym komórka się znajduje, wiąże się on do represora i represor ma wtedy większą łatwość wiązania się do operatora. Ma wtedy większe do niego powin powinowactwo, ponieważ tryptofan, który działa tutaj powtórzę raz jeszcze jako korepresor, zmienia jego konformację, zwiększa powinowactwo i tym samym wydajniej represor wiąże się do operatora. No i efekt jest taki, że polimeraza nie przechodzi dalej tutaj po nici i nie zachodzi transkrypcja, jak widzisz. Tak więc jest tryptofan, wiąże się on do represora. Widzisz to tutaj, ponieważ jest korepresorem, powoduje, że represor w sposób wydajny wiąże się do miejsca, jakim jest operator, to powoduje, że polimeraza nie jest w stanie Prześlizgnąć się, przejść po nici DNA i nie dochodzi do transkrypcji, w związku z tym nie jest wytwarzany enzym produkujący tryptofan. Natomiast sytuacja numer dwa, tutaj ją widzimy: jeżeli tryptofanu w środowisku albo nie ma, albo jest go bardzo mało, to represor znajduje się w stanie nieaktywnym, czyli jest w takiej konformacji, która sprawia, że jest mu ciężko związać się. Do regionu operatora, no i wtedy polimeraza RNA pięknie wiąże się z nicią DNA w regionie promotorowym i zachodzi transkrypcja, i w związku z tym zachodzi również produkcja synteza enzymu syntazy tryptofanowej, czyli tego enzymu, który produkuje tryptofan w Escherich i coli. Czyli jeszcze raz podsumowując, najważniejsze rzeczy są tutaj takie: tryptofan działa tutaj jako represor kiedy znajduje się w środowisku, w którym występuje bakteria, wiąże się do represora, powoduje, że on ma większe powinowactwo do regionu operatorowego, i wtedy nie dochodzi do transkrypcji genów, znajdujących się tutaj w obrębie operonu tryptofanowego. No i nie ma transkrypcji, nie ma enzymu, nie ma tryptofanu, który wytwarzany byłby przez bakterie. Natomiast kiedy tryptofanu nie ma, przypomnę po raz kolejny, że jest on tutaj korepresorem, represor znajduje się w stanie nieaktywnym, nie jest w stanie wydajnie się wiązać do rejonu, jakim jest operator i transkrypcja wszystkich tutaj genów w operonie tryptofanowym zachodzi normalnie bez przeszkód. Wiedząc to wszystko, mamy już ogólne pojęcie na temat tego, jak działa operon tryptofanowy, ale mamy tutaj do poruszenia jeszcze jeden bardzo interesujący temat, który jest charakterystyczny dla operonów bakteryjnych. W przypadku operonu tryptofanowego również on występuje. Tym tematem, a właściwie tym bardzo interesującym elementem maszynerii genetycznej jest tak zwany atenuator. Widzisz, tutaj o, napisałam dla Ciebie atenuator ale zanim przejdziemy do szczegółowego opisu tego jak ten atenuator działa to muszę przypomnieć Ci jedną bardzo ważną rzecz dotyczącą tego jak zachodzi transkrypcja i translacja w genomie bakteryjnym pamiętasz może z filmów o DNA jak mówiliśmy o tym jak zachodzi transkrypcja i translacja u organizmów eukariotycznych że transkrypcja zachodziła w jądrze komórkowym, potem następował transport i dopiero w cytoplaźmie Następowała translacja, czyli produkcja białek przez rybosomy na kanwie matrycowego mRNA. Zobacz, u bakterii sytuacja jest zupełnie inna. Masz tutaj polimerazę RNA, która dokonuje transkrypcji i na świeżo praktycznie rzecz biorąc od razu z tego produktu z tego mRNA, które o widzisz tutaj całą tę nić, wyprodukowaną świeżo przez polimerazę RNA, od razu tutaj masz przyczepiony rybosom, który już translację na tej kanwie mRNA prowadzi. Czyli te procesy nie ma tutaj po pierwsze jądra komórkowego, bo u bakterii ono po prostu nie występuje. Te procesy Transkrypcja i translacja prowadzone są jednocześnie. To znaczy, translacja oczywiście zachodzi z lekkim opóźnieniem w stosunku do transkrypcji, dlatego, że najpierw no, fizycznie musi być wyprodukowane mRNA, żeby w ogóle rybosom miał się do czego przyczepić i to białko tutaj produkować. Czyli mamy polimerazę, ona produkuje mRNA, na podstawie tej matrycy powstaje białko. Tutaj widzisz kolejne koraliki przyczepianych aminokwasów. No i teraz. Jak działa atenuator? Jeszcze jedna sprawa jest taka, że widzisz, że tutaj mamy, widzimy troszeczkę inny, napiszę tutaj, że to jest DNA, widzimy troszeczkę inny fragment DNA niż poprzednio widzieliśmy. Tutaj jest już pierwszy gen syntazy. Widzisz, że polimeraza jest troszeczkę bardziej zaawansowana. O co tutaj chodzi? Jak działa atenuator? Sprytny mechanizm atenuatora polega na następującym procesie w przypadku mRNA które produkowane jest w obrębie operonu tryptofanowego występuje bardzo rzadka sytuacja kiedy obok siebie znajdują się dwa kodony tryptofanowe w ogóle tryptofan to jest dosyć rzadko wykorzystywany w bakteryjnych białkach Aminokwas. W przypadku Escherichia coli to jest 1 na 50 aminokwasów, czyli niezbyt często. No i teraz mamy taką sytuację, w którym w tym RNA znajdują się dwa kodony tryptofanowe obok siebie. No i teraz sztuczka polega na następującej sprawie. Jeżeli tryptofanu jest w środowisku mało, to zanim tutaj transporterowy tRNA... TRNA, o, napiszemy sobie to, zanim on zdąży wyszukać w przestrzeni komórkowej i dostarczyć tutaj dwie cząsteczki tryptofanu, dwa tryptofany, to minie dużo czasu. No i jak mówiąc kolokwialnie, rybosom się na tym fragmencie tłumaczenia RNA zawiesi, to może zajść następujący proces. Istnieją w tym RNA, oprócz tej. Bardzo interesującej sekwencji, gdzie mamy dwa zakodowane pod rząd obok siebie tryptofany, cztery fragmenty, które zaznaczyłam tutaj dla ciebie cyframi: 1, 2, 3 i 4. Te fragmenty mają to do siebie, że one są do siebie częściowo komplementarne. Co to znaczy? Przypomnę ci. To znaczy tyle, że mogą do siebie nawzajem one się związać, przynajmniej częścią swoich fragmentów, zlepić się ze sobą i tym samym tworzyć struktury tak zwanej szpilki. O, widzisz, tutaj znajduje się struktura takiej szpilki. I teraz, w zależności od tego, które fragmenty ze sobą się zwiążą, mamy tutaj różne opcje. Mamy możliwość, że zwiążą się do siebie fragmenty 1, 2 i 3, 4, i wtedy będziemy mieli dwie szpilki. Ale mogą związać się ze sobą fragmenty 3 i 4. No to czwórka i jedynka nie będą miały się z czym związać i już tylko będziemy mieli jedną szpilkę po drodze. I molekularny proces, który tutaj zachodzi, polega na tym, że jeżeli ta, ta maszyneria rybosomu zak zatrzymuje się na tych dwóch. Tryptofanach zakodowanych obok siebie, bo potrzeba czasu, żeby tRNA tryptofanowe tutaj zostało dostarczone i żeby wbudowany został tryptofan w białko. No, trzeba go po prostu wyszukać, bo jego jest w komórce mało. No to w takiej sytuacji mamy czas na to, żeby ta szpilka 2, 3 tutaj się stworzyła i ta szpilka powoduje, że dalej. Transkrypcja przebiega bez najmniejszego problemu. Translacja przebiega bez najmniejszego problemu. Było po prostu spowolnienie. No i w związku z tym produkowane jest normalnie białko, tak jak powinno być produkowane. Jeżeli natomiast znajdziemy się w sytuacji, w której mamy bardzo dużo, Tryptofanu w komórce, to nie ma powodu, żeby rybosom miał się zawiesić w momencie, kiedy trzeba dostarczyć dwóch TRNA tryptofanowych. No i wtedy dochodzi do sytuacji, w których wytwarzane są dwie szpilki, takie jakie widzisz tutaj. Dlatego, że po prostu rybosom przeszedł szybko, a te szpilki mają po prostu molekularnie to do siebie, że one się łatwiej stworzą. Jest łatwiej chemicznie stworzyć szpilka 3-4 niż szpilka 2-3. No i tak się składa, że ta szpilka, która się znajduje tutaj, to jest jednocześnie sygnał do zatrzymania transkrypcji. A że transkrypcja powiązana jest z translacją, to cała maszyneria się rozpada, koniec transkrypcji, oddysocjowuje polimeraza RNA od DNA, jednocześnie koniec translacji. Jak widzisz, powstaje jakieś kompletnie niepełne białko, zupełnie niefunkcjonalne. Tak więc działanie atenuatora, czyli takiego hamulca tutaj. Polega na bardzo sprytnej rzeczy. On wykorzystuje, tak samo zresztą, jak operator i represor, o którym mówiliśmy wcześniej, to, że albo jest dużo tryptofanu w środowisku, albo nie. Jeżeli jest go mało, to proces translacji prowadzony przez rybosomy wygląda trochę inaczej. Rybosom musi spowolnić swoje działanie, i to powoduje, że nie powstaje ta szpilka 3-4, która jest sygnałem zakończenia transkrypcji. Widzisz, Mechanizm atenuacji może istnieć tutaj dlatego, że u bakterii tak bardzo powiązane są ze sobą transkrypcja i translacja. U eukariota to by musiało wyglądać kompletnie inaczej, dlatego że translacja zachodzi w cytoplazmie, a transkrypcja zachodzi w jądrze komórkowym. Tryptofanowy. Atenuator jest klasycznym przykładem tego, jak to przebiega w bakteriach i jednym z podstawowych, na podstawie których to zjawisko zostało opisane. Jest to szczególny mechanizm regulacji kontroli genów u bakterii. Uważa się, że represor tryptofanowy zmniejsza prawdopodobieństwo zajścia transkrypcji w operonie tryptofanowym o około 70 razy. W przypadku atenuatora to jest dodatkowe 10 razy, czyli jak je pomnożymy przez siebie, bo prawdopodobieństwa Należy tutaj pomnożyć, to będziemy mieli 700 razy mniejsze prawdopodobieństwo zajścia transkrypcji w przypadku, kiedy tryptofanu będzie w środowisku dużo. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze uważne oglądanie. Następnym razem przyjrzymy się operonowi laktozowemu. Do następnego razu.